Tysiąc lat górnych Łużyc, ludzie, grody, miasta. To projekt polsko-niemiecki, w którym ze strony polskiej uczestniczy Bolesławieckie Muzeum Ceramiki. Historyczny region Łużyce ma wprawdzie swoją wschodnią granicę na rzece Kwisa, ale Bolesławiec jest na tyle blisko tych terenów, że ich archeologiczna i historyczna eksploracja po części dotyczą też spuścizny charakterystycznej dla samych Łużyc. Projekt jest realizowany od kilku miesięcy, a w Bolesławcu w piątek odbyła się poświęcona mu konferencja. W Bolesławickim Muzeum Ceramiki spotkali się dzisiaj partnerzy z 6 różnych stowarzyszeń, organizacji, muzeów w ramach kolejnego spotkania projektowego dotyczącego 1000 lat Łużyc. Jest to jeden z dużych międzynarodowych projektów dotyczących, jak sama nazwa wskazuje, najważniejszych wybranych zjawisk historycznych, różnego rodzaju przedsięwzięć ważnych z naszego punktu widzenia historii naszego regionu. Dotychczas w tym projekcie partnerzy poznawali się i byliśmy w intensywnych kontaktach z naszym partnerem prowadzącym, czyli Krajowym Urzędem Saksonii do spraw archeologii. Zajmowaliśmy się kwerendą i badaniami obiektów, które objęliśmy naszym projektem. O potrzebie tego projektu i jego znaczeniu dla tych ziem świadczy waga historyczna górnych Łużyc, które w okresie ostatnich 1000 lat były bardzo ciekawym historycznie regionem. Górne Łużyce to szczególny region dla historii polsko-niemieckiej, a to dlatego, że wykracza on znacząco poza to, co dzisiaj w Niemczech rozumiemy jako Górne Łużyce. Sięga on tradycjami i swoją historią daleko wstecz. Stąd właśnie projekt otrzymał nazwę 1000 lat górnych Łużyc, ludzie, grody, miasta. Ze strony polskiej w projekcie uczestniczą placówki naukowe, a w tym Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy. Jednym z elementów tego przedsięwzięcia są prace archeologiczne, które będą udostępniane turystom. Prowadzimy te badania wykopaliskowe zaplanowane w projekcie, które są taką częścią właśnie edukacyjną. Chodzi tutaj o edukację przez naukę. No i w związku z tym też oczywiście w pracach towarzyszą nam, odwiedzają nas zarówno turyści, jak i mieszkańcy regionu. A między innymi też właśnie na początku lipca zorganizowaliśmy oprowadzanie po grodzisku w Zawidowie. Ja ogromnie byłem zaskoczony pozytywnie tłumami ludzi, którzy do nas odwiedziły tego dnia. A zainteresowanie mieszkańców i turystów tymi działaniami było jednym z celów projektu. Po zakończeniu prac w Zawidowie archeolodzy przeniosą się w sierpniu do Białogórza, wsi w powiecie zgorzeleckim między Łagowem i Nową Karczmą. Tam również mile widziani będą mieszkańcy i turyści. W projekcie dzieje się już bardzo dużo. Nasze działania w jego ramach są szczególnie skierowane do opinii publicznej, bo mają to być działania medialne dostępne dla szerokiej publiczności. W ostatnim okresie byliśmy bardzo ograniczeni za sprawą epidemii koronawirusa, ale po zniesieniu tych ograniczeń intensywnie już działamy. Odbywają się pierwsze wycieczki i zwiedzanie obiektów objętych projektem. Zorganizowano już pierwsze wystawy dla szerokiej publiczności. Uczestniczące w projekcie Muzeum Miejskie w Zittau zajmuje się w jego ramach ciekawą historią związku 6 łużyckich miast. Jako Muzeum w Zittau jesteśmy odpowiedzialni za wystawę dotyczącą związku 6 miast – Lubania, Görlitz, Budziszyna, Zittau, Libau i Kamenz. Ta wystawa jest zaplanowana na 2021 rok. W tym aspekcie średniowiecznego związku tych 6 miast chcemy zbadać jego znaczenie. Dlaczego te miasta postanowiły współpracować, jakie przesłanki kryły się za utworzeniem tego związku i dzięki czemu tak długo on przetrwał. Może to pozwoli nam też znaleźć odpowiedź na pytanie, jak obecnie utrzymywać podobną współpracę między tymi miastami. Bolesławiecka placówka muzealna ma w tym projekcie również konkretne zadanie, które wiąże się ściśle z historią naszego miasta. Muzeum w Bolesławcu w ramach tego projektu skupiło się na prezentacji epoki napoleońskiej. Będziemy chcieli przygotować specjalną wystawę czasową dotyczącą właśnie tego okresu, oczywiście we współpracy z partnerami z Polski i z Niemiec, ale też przygotujemy oprócz tego rekonstrukcję bitwy nad Bobrem. Po raz kolejny wydamy wznowione, poprawione wydanie komiksu poświęconego właśnie tym wydarzeń, bo one są bardzo ciekawe, jeśli chodzi o okres napoleoński w Bolesławcu. No a efektem trwałym po projekcie
projekcie będzie to, że w ramach wystawy przygotujemy również specjalny pokaz, taki wideomapping, który mam nadzieję będzie służył nam przy wystawie stałej związanej z okresem napoleońskim. Napoleon aż pięciokrotnie przebywał w Bolesławcu i w mieście jest wiele śladów po tamtej epoce. Efekty tego projektu dla miasta wzbogacą więc i ofertę turystyczną dla odwiedzających Bolesławiec i przysporzą ciekawych możliwości do poznawania historii miasta przez samych bolesławian. Ten projekt jest też szczególny ze względu na skład jego partnerów. Mamy trzech partnerów z Polski i trzech z Niemiec. Zajmujemy się w projekcie trzema horyzontami czasowymi, dlatego mamy w projekcie archeologów, naukowców, przyrodników i muzealników z obu stron naszego pogranicza, jak również historyków. Cały projekt trwać będzie do 2021 roku. Jest on dofinansowany z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020.